Państwu. Nazywam się Paweł Rybkowski. Chciałem Państwu bardzo serdecznie przywitać na koncercie. Przypomnę, może nie wszyscy wiedzą, ale koncert jest koncertem charytatywnym, to znaczy przy okazji muzykowania zbieramy środki na terapię syna mojej koleżanki Dawidka Sikorskiego i tam przy wejściu stoją takie koszyczki, do których ewentualnie można coś dodać, gdyby Państwo zechcieli. Jeżeli chodzi o program dzisiejszego koncertu, to jeszcze przepraszam. Może wcześniej zacznę od naszego takiego stałego darczyńcy, pana Wacława Gibaszka, artysty plastyka, który właśnie już tak dosyć regularnie oddaje swoje dzieła tutaj właśnie na cel charytatywny. Chciałem o nim parę słów powiedzieć. Otóż urodził się w roku 1953. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1983 roku na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Tadeusza Dominika. Zanim jednak studiował, już swoje prace jak gdyby wystawiał na różnych takich mniejszych, większych wystawach. W roku 1974 miał pierwszą wystawę w Klubie Kultury Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych i Budownictwa. W tym samym roku otrzymał drugą nagrodę dla malarzy nieprofesjonalnych. W 1975 dostał pierwszą nagrodę na konkursie malarstwa nieprofesjonalnego organizowanym przez Wydział Kultury Warszawa Wola oraz drugą nagrodę za plakat o tematyce antyalkoholowej. Uprawia malarstwo abstrakcyjne, tak widać mniej więcej tam stoją obrazy i miał w swoim życiu dużo różnych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Swoje prace wystawia właśnie od 1974 roku, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Budapeszcie oraz Trypoli Galerii w Filadelfii. I tutaj są takie grafiki, to są jego prace z takiego okresu właśnie bardziej studenckiego. Taka ciekawostka jest, bo może troszeczkę tak ujawnię, że pan Gibaszek nie miał takiego troszkę łatwego startu, ponieważ wychowywał się w domach dziecka kolejno, tak w miarę jak go tam lokowali, no a pomimo wszystko, że tak powiem, skończył studia, no i właśnie podczas studiów ze względów tak zwanych ekonomicznych najtańszym materiałem do uprawiania sztuki był papier ludowy, więc właśnie te oto grafiki są na nim wykonane. I to tyle o panu Gibaszku. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo tutaj była taka sytuacja, to znaczy jakiś czas temu był fortepian, później on został jak gdyby zabrany przez właściciela, no i pan Andrzej Włodarczyk, który jest takim konserwatorem, który odrestaurowuje fortepiany, użyczył tego instrumentu, to jest historyczny instrument, Beckstein z 1898 bodajże roku, pięknie odnowiony i pięknie brzmiący, no i właśnie duży ukłon stosunkowo pana Andrzeja Włodarczyka, że zgodził się go użyczyć tutaj na koncert, żebyśmy mogli zagrać. Jeśli chodzi o program, dzisiejszego koncertu, będą dwa tria fortepianowe, Beethovena z opusu pierwszego, numer 3, c-moll,
napisane dla księcia Lichniowskiego, o ile dobrze wymawiam, w roku 1793 pierwszy raz zostało u niego w domu jak gdyby wykonane i dopiero udostępnione w 1795. Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o, panufnika, to utwór został napisany w czasach przedwojennych jeszcze, kiedy parownik studiował w Konserwatorium Warszawskim. No i później wybuchła wojna, utwór zaginął i został po wojnie jak gdyby od nowa napisany, odrestaurowany jak gdyby i w tym właśnie, że tak powiem, w tym kształcie dzisiaj go usłyszymy. Teraz jeżeli chodzi o Beethovena, część utworu to będą część pierwsza Allegro con brio, druga Andante cantabile con variazioni, trzecia Menuetto quasi allegretto, finale Prestissimo. A panufnik to jest trzyczęściowy utwór, poco adagio, largo, presto. Zespół, który zaraz dla Państwa zagra, jest to zespół, który właśnie dzisiaj jak gdyby ma swój pierwszy taki koncert, z czego bardzo się cieszę, że wybrał akurat to miejsce. Imperto Pieno Trio zostało założone w lutym 2014 roku. W skład zespołu wchodzą Karolina Trojakowska, pianistka, kończąca studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Marzena Mazurek, skrzypce, na co dzień pracująca jako muzyk w Filharmonii Narodowej, Piotr Mazurek, wiolonczelista, pracujący w Orkiestrze Symfonia Warszawie. Jest to zespół stojący dopiero na progu swojej kariery muzycznej. W swych planach zespół ma występy na wielu konkursach międzynarodowych oraz koncerty w kraju, jak i za granicą. No i z mojej strony, tak, ponieważ to jest pierwszy koncert, to chciałbym jak gdyby życzyć, żeby szczęście zespołu nie opuszczało, bo czasy są dla muzyków no, nie takie najlepsze znowu. Także myślę, że posłuchajcie. Dziękuję.
Thank you.
Thank you.
Dzieła Józefa Haydna, Mozarta,
partnerami będą Piotr Łuski, ale to wizyta. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku lat 6, mając 16 lat. Zaczął studiować grę na tufce u profesora Stefana Kamas. W roku 80 został laureatem pierwszej nagrody na konkursie skrzypków altowielistów i altowielistów w Elblągu oraz drugiej na konkursie w Poznaniu. Studia kończył z wyróżnieniem w wieku lat 21. Był członkiem Polskiej Orkiestry Kameralnej, Concerto Avenna, Ars Nova, Camerata Vistula, Chopin Solis oraz współpracował z takimi zespołami jak Leopold Inum, Wrocław, Kapela Bydgoszczy, Symfonia Helvetica. Pełnił również rolę lidera i solisty w międzynarodowej Orquestra do Porto w Portugalii. Od 9 lat zajmuje się kameralistyką. Piotr Pawlen oraz na wiolonczeli studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka w Warszawie w klasach profesorów Andrzeja Żółkowskiego i Kazimierza Michalika. W 1987 został laureatem drugiej nagrody ogólnopolskiego konkursu wiolonczelistów im. Dariusza Dańczowskiego w Poznaniu, organizowanego przez Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego. W 1993 zdobył pierwszą nagrodę na konkursie wiolonczelowym im. Beethovena w Hradcu w Czechach, gdzie przyznano mu również nagrody za najlepsze wykonanie utworów Beethovena i innych oraz wielu lat konstruuje solistę i kameralistę. Występował m.in. z orkiestrami Concerto Avenna, Kamerata Akademia, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii imienia Jana Czka w Ostrawie, Filharmonią Zielonogórską, Radomską Orkiestrą Kameralną. Współpracuje z wybitnymi polskimi muzykami Barbarą Halską, Edwardem Wolaninem, Katarzyną Dudą, Urszulą Janik, Tytusem Wojnowiczem, Klaudiuszem Baranem, Magdaleną Szczepanowską, Markiem Szwarcem. Dokonał też nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, sonat Beethovena i Britena. Od 2004 roku jest członkiem Warszawia Piano Trio. W chwili obecnej prowadzi pracę wiolonczeli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a także pełni obowiązki solisty Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Kontrabasistą będzie Marcin Wiliński, urodzony w 1980 roku w Warszawie. Rozpoczął edukację w szkole kreatywnej Bacewicz na wiolonczeli. W 1999 z wyróżnieniem ukończył szkołę pierwszego i drugiego stopnia Karola Szymańskiego w Warszawie w klasie kontrabasu Andrzeja Jekionka. W 2004 roku uzyskał z wynikiem bardzo dobrym dyplom magistra sztuki na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2010 roku posiada uprawnienia nauczycielskie w zakresie nauki gry na kontrabasie. Brał udział w licznych konkursach wiolonczelowych i zdobył m.in. trzecią nagrodę na 7. ogólnopolskim konkursie kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego oraz nagrodę im. Profesora Tadeusza Belczara za najlepsze wykonanie utworu solowego Jana Sebastiana Bacha w Poznaniu w roku 2002. Od 2003 roku jest kontrabasistą w Orkiestrze Filharmonii Narodowej w Warszawie. Marcin Wiliński jest również pomysłodawcą, współzałożycielem Forum Muzyków Orkiestrowych. Orkiestra Forum, to jest taki link. W latach 2009-2011 był nauczycielem gry na kontrabasie w Państwowej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego.
związkach zawodowych, gdzie jest bardzo aktywny i należy do stowarzyszenia STOART. I teraz proszę. Utwór, który zaraz usłyszymy, ten Strong. Schubert, że tak powiem, w 1819 roku spędził lato w takim miasteczku Steyr. No i oczarowany, tak jakby scenerią, poświęcał dużo czasu właśnie na muzykowanie z przyjaciółmi. Tam było takie towarzystwo muzyczne, którego namówiło, żeby napisał taki no, utwór jakiś kameralny. No i taki wiolonczelista Sylwester Hauptmanner zasugerował Schubertowi, aby użył swojej pieśni Strong, napisanej na lata wcześniej. Schubert sumiennie spełnił prośbę towarzystwa, pisząc kwintet, do którego dołączył dodatkową część z kilkoma wariacjami na temat Stronga. Dzieło ukończył po powrocie do Wiednia, partiturę wysłał muzyką w Steyr, czyli w tym miasteczku, tamtemu towarzystwu, którzy wykonali utwór po raz pierwszy zimą 1819 roku. Po śmierci Schuberta Michael Vogel opublikował rękopis w kwintecie w roku 1829. Części utworu, pierwsza Allegro Rager, druga Andante, trzecia Scherzo Presto, czwarta temat, znaczy ten temat Stronga to będzie, Andantino i w finale Allegro Giusto. Zapraszam do wysłuchania.
daje.